Wśród wielu dostępnych rozwiązań multiroom z pewnością wyróżnia się to oferowane przez francuską markę Devialet. Głównie dlatego, że obejmuje dosłownie parę urządzeń, które są bardzo nietypowymi głośnikami. Piękny, wyjątkowy design, niepozorna forma i ogromna moc zamknięta w dość kompaktowej formie obudowy to cechy wyróżniające Phantomy 1 i 2. Jak działa system multiroom łączący te urządzenia? Odpowiedź znajdziecie oczywiście w tym filmie. Devialet Phantom to urządzenie, które jest w stanie zastąpić w zasadzie wszystkie istniejące systemy nagłośnienia. Głośnik Bluetooth, zestaw Hi-Fi, kolumny głośnikowe jednocześnie umożliwia stworzenie rozbudowanego systemu wielostrefowego. Za pomocą kilku prostych kroków i aplikacji Devialet jesteście w stanie nagłośnić Phantomami cały dom. Głośniki Devialet przekonują do siebie łącznością bezprzewodową Wi-Fi, jak i Bluetooth. Seria głośników Devialet Phantom to w zasadzie cztery urządzenia podzielone na dwa modele ze względu na wielkość obudowy oraz skuteczność wyrażoną w decybelach. Tak więc do naszej dyspozycji producent oddaje Phantomy 1 o skuteczności 103 i 108 dB oraz dwa mniejsze Phantomy 2. Ich skuteczność to odpowiednio 95 i 98 dB. Zmieniająca się skuteczność oznacza też rosnącą moc. Przykładowo topowy Phantom 1 108 dB dysponuje szaloną mocą 1100 W. Ekspozycja składająca się z Phantomów na wystawie audio-video show organizowanej cyklicznie do 2019 roku zawsze cieszyła się ogromną popularnością odwiedzających. Wróćmy jednak do sedna sprawy. Nowością, którą znajdziecie w zestawie z większymi Phantomami 1 jest pilot zdalnego sterowania. Z jego poziomu można sterować odtwarzaniem muzyki, jak i regulowaniem głośności. Nie jest to jednak kluczowa cecha, gdyż to samo zadanie pełni aplikacja Devialet na smartfony i tablety. Mocną stroną Phantomów są jednak nie tylko ich szalone możliwości w zakresie dźwięku, który oferują. Istnieje również system wielostrefowy, w ramach którego mogą się ze sobą komunikować. Opiera się on na bardzo prostej w użytkowaniu niedawno wspomnianej aplikacji producenta. Z jej poziomu połączycie głośniki z lokalną siecią domową. Sama konfiguracja jest banalnie prosta. Wystarczy podłączyć posiadanego Phantoma do prądu i zainstalować aplikację Devialet. Po jej uruchomieniu automatycznie zacznie się wyszukiwanie pobliskich głośników. Gdy się odnajdzie, zostanie to obwieszczone ciekawym komunikatem. Teraz wystarczy stuknąć w opcję Setup Now, po czym jesteśmy proszeni o nadanie nazwy dla urządzenia. Można ją będzie oczywiście później zmienić. Gdy się połączy, zostaniemy poproszeni dosłownie o dotknięcie grzbietu głośnika. Ten powinien radośnie zatrząść membranami, co oznaczać będzie finał konfiguracji. Dokładnie w taki sam sposób będziemy dodawać każdy kolejny głośnik Phantom do naszej sieci domowej. Kupując duet takich samych urządzeń, możemy z poziomu aplikacji skonfigurować je w parę prawdziwego stereo. Lewy głośnik zagra lewym kanałem, a prawy prawym. W przypadku niektórych rozwiązań multiroom nie jest to tak do końca oczywiste, a ma realny wpływ na jakość oferowanego dźwięku. Poza wymienionym wcześniej pilotem, pracą Phantomów będziemy sterować z aplikacji. Dzięki niej możemy odtwarzać swoją muzyczną kolekcję zgromadzoną na smartfonie, tablecie lub komputerze. Po procesie konfiguracji w sieci będzie można uruchomić streaming z serwisów muzycznych, sterować odtwarzaczem, a nawet uruchomić tryb nocny. Znacznie zmniejsza on straty na skrajach pasma przy cichym odsłuchu, pełniąc rolę filtra loudness. Bez konieczności stosowania kabli seria Phantom zapewnia dostęp do internetowych serwisów streamingowych. Są to m.in. Spotify czy też Tidal, ale także tysiące z internetowych stacji radiowych z całego świata. Urządzenia kompatybilne są również z plikami wysokiej rozdzielczości, takimi jak FLAC. Na grzbietach mniejszych Phantomów 2 znajdziemy jeszcze dotykowe przyciski, które również służą do sterowania pracą głośnika. To m.in. głośniej i ciszej, play i pauza oraz uruchomienie trybu parowania Bluetooth. Warto też odnotować, iż poza złączem zasilania małe Phantomy posiadają dodatkowe wejście sygnałowe combo w formie jacka 3,5 mm. Po użyciu specjalnego adaptera można tu też podłączyć kabel optyczny. W większych Phantomach znajdziemy za to tradycyjne wejście optyczne. Te złącza przydadzą się, gdy zechcecie podłączyć do głośników telewizor. Takie połączenie sprawi, że nawet reklama chleba może brzmieć bardzo ekscytująco, a Wasz apetyt na pewno nagle wzrośnie. Nie jest problemem jednak, aby podłączyć tu też tradycyjny odtwarzacz płyt, czy też kompletnie inne źródło, o ile posiada odpowiednie wyjście sygnałowe. Jedno złącze, mnóstwo możliwości. Jeśli zainteresował Was temat systemu multiroom w wydaniu francuskiego Devialeta, serdecznie zapraszam do poznania go bliżej w pobliskim salonie Top Hi-Fi in Video Design. Tam nie tylko dowiecie się więcej na ich temat, ale też porównacie z innymi podobnymi rozwiązaniami oraz będziecie mogli porównać je w ramach testu porównawczego. Wystarczy się wcześniej umówić.
Nie mając możliwości odwiedzenia nas osobiście, zapraszam też na stronę www.tophifi.pl. Tam poza danymi i cenami poszczególnych modeli znajdziecie też obszerną strefę wiedzy z poszczególnymi poradnikami zakupowymi oraz lokalizację poszczególnych salonów sprzedaży oraz oczywiście ofertę sklepu internetowego. A tymczasem ja się z Wami żegnam. Dzięki wszystkim za uwagę, trzymajcie się i widzimy się już niedługo.